Zaczynamy. Mapa The Inferno. Nie wiem, czy gramy systemem BO1 czy BO3, czy to będzie mapa 1, czy ewentualnie mapy 3. Have fun z obu stron. No i zobaczymy. Na razie bardzo spokojnie, co mnie, no, dziwi nawet. Raczej pierwszy frag dla Sonameda, więc no, Delta już w lepszym położeniu od samego początku tego meczu. Zobaczymy, czy to się przełoży w przyszłości na jakieś rundy. Okej. Okay. Czyli już tą drugą fazę grupową gramy systemem best of three, czyli będziemy mieli minimalnie dwie mapy. Dużo grania, dużo komentowania. Zgadza się, jak najbardziej. No i zobaczymy, co zdziała Team Supreme w tym meczu. No tutaj Delta jest jednym z takich faworytów, mogę nawet powiedzieć. Chociaż tutaj się naprawdę wiele zespołów wymienia. No, dla mnie to jednak taka wielka niewiadoma. Nawet jeżeli tę scenę obserwuję na bieżąco, to ten turniej jest takim pod znakiem zapytania, jak dla mnie. No, Delta to drużyna, która już ma spore doświadczenia na swoim koncie i także sporo lanowego także doświadczenia, zobaczymy. Oj, to musiało boleć. Prosto w głowę. Pierwsza pestka tam odmyfa. Ciekawie to zrobił, by podskoczył, zobaczył go. I w biegu, no tak jest właśnie urok CSGO, że tutaj w biegu naprawdę też można ciekawie strzelić. No to w 1-6 to już jest raczej niemożliwe, chyba że tam przy dużym szczęściu, ale teraz na krzyż. No bardzo dynamiczna jest ta gra, to muszę przyznać. Rejsu tutaj no jest, no, cały czas coś próbuje zrobić. Ciężko tutaj cokolwiek zrobić. Jest tam Sonamed, ale jeszcze raz niepotrzebnie się wychylił, no i bomba też leży nieciekawie. Aj, jednak my tutaj chyba trzeci już kask w tej rundzie, więc naprawdę dla niego zdecydowanie ta runda przysługuje. To jego broń. Jego broń, Dual Berety. No. W 1-6 też były dosyć celne, tylko damage, no niestety nieporozumienie tutaj. Widzę, że zupełnie inaczej wygląda strzelanie z Dual Beret. Duży damage każdego z pistoletów, no i spora amunicja. No, jest to samo praktycznie. Jedną peską można. No, Deagle tutaj jest ogromny. No, dla mnie to jest fajne akurat. Fajnie takie wyeksponowane. Rejsu sam z Deaglem w bombsidzie małym. I tam właśnie podchodzą niektórzy gracze z Delty, chociaż to chyba tylko ściema Divinity podchodzi tutaj z Uzi. No i czy on tutaj coś działa? Rejsu akurat będzie wchodzić na basen, ale teraz, no, ostrożnie to zrobił. Wiedział, że tam gdzieś się może czekać na niego wróg. No i zobaczymy, kto tutaj zwycięsko z tego pojedynku wyjdzie. Ale jeszcze raz Divinity z tym Uzi. Dobry spray z jego strony, no i bombsite mały jest czysty, więc można go tutaj bez problemu zajmować, jednak reszta graczy chyba gdzie indziej, nie wiem, czy takie info Divinity przekazał. Już biegnie tam Tommy, który ma bombę, więc dokładnie tak się dzieje. Hello, Holy Throttle, tylko... Trochę dziwna ta runda, no... szczerze... bardzo powolna rotacja. No tutaj... Mogłoby być lepiej. Jednak nie jesteśmy prawdziwymi nerdami, ponieważ banda rzucających się na siebie dziewczyn jest w stanie nas rozproszyć i odciągnąć od patrzenia się w monitor. No tak. Moje serce i moja dusza jest spokojna. Jeszcze nie jestem stracony do końca jako człowiek. Potrafię oderwać oczy od ekranu. 2-0 dla Delty. 2-0 dla Delta tutaj troluje jakiś z SMG. Nie wiem, może oszczędnie grał. Teraz Sonamed. Co ciekawego kupił. Czy tam do niego uciekam. A dalej też z tym makiem biega. No to w sumie dosyć dobra taktyka z ich strony, dlatego że wiedzą, że CT też nie kupi zbyt dużo. No, Throttle tam chyba ma M-kę, ale nie to tym. Nie jest M-ka. Albo... To jest poprzedni... Galil.
Krotyl. No tak, tak, to jest Gael. Więc tylko on tutaj coś będzie musiał działać na broń, gra ewidentnie, no i tutaj Divinity nie spodziewa się zupełnie rywala. Zostaje jeszcze Raze, który tam gdzieś walczy na bombsajdzie, dużym, ale tam Sonamed z Tomkiem na spółkę całą sprawę zakończyli. My w tak, że już tam gdzieś Trotyla dopadł, więc mamy 3-0. Paka splantowana, no Divinity spełni swoje zadanie, sfejkował. Znaczy cały czas utrzymywał tą presję na małym besie, przytrzymywał tego jednego z zawodników. Zwrócił sobie uwagę na pewno. No tak, no to jest jego zadanie, przytrzymać jednego albo te dwie osoby, które bronią małego BS-a po to, aby reszta teamu mogła zaatakować. No dobra taktyka. Widzę, że Delta konsekwentnie gra to co chce. Jak na razie wchodzi to naprawdę dobrze. 3-0. No ale teraz otwierają tą rundę numer 4 gracze Team Supreme, czyżby mała odmiana, zaraz zobaczymy. Tutaj do żaluzji już wbiegli gracze Delty. Na pewno. No będzie zginął za darmo, tak naprawdę. No, klasyczne ustawienie snajpera i taka prosta śmierć. Co ciekawe, w CS-ie GIO tutaj ta mapa jest zupełnie inaczej skonstruowana, jest taka bardziej ciasna i nie masz tak dużych przestrzeni do gry, nie ma tak szerokich przestrzeni do gry snajperką. Co może się wydaje, bo tutaj mam samochody, różne takie detale, no tak, no tutaj jest zadbano o to. Ta przestrzeń jest trochę ograniczona. No. Trochę jest ograniczona ta swoboda. Tutaj, na przykład z tyłu są takie trochę większe przestrzenie, te przejścia oboczne są troszeczkę szersze, na przykład ten duży plac, który był wcześniej na środku, taka duża przestrzeń, gdzie ZWP się naprawdę dobrze strzelało, tutaj jest zupełnie zmieniona. Także tutaj gra snajpą, to też jest inna bajka. Jest nawet na plecy, o, ładnie. Dwa fragi, no bardzo ładnie tutaj Patryk się spisał. 4 no i zdobył ławkę. I pewnie ją rzuci dla Myfa, niech zgadnę. Czy nie? Zobaczymy. Tak jest. Nie, to podniósł. Zaraz zobaczymy. Divinity podniósł. A no tak, Divinity tutaj jest snajperem. Pójdzie na... No i coś tam może zabić, a i troszkę się teraz pomylił. No trochę dziwnie, jak dla mnie ustawił tą. Ten celownik powinien go bardziej w kierunku filara i potem odsuwać się niż. Niż poruszać myszką w przeciwnym kierunku, niż przeciwnik się porusza, no to taka taka z 1/6 taktyka snajperska. No, Divinity tutaj próbuje czarować swojego przeciwnika, a tymczasem reszta teamu już wbija się na BS-a. O, nie trafił tam między szybami w tym wraku. No i ewidentnie to jest atak po raz kolejny na dużego BS-a. Coraz bardziej otoczona drużyna. O, antyterrorystów i... Ale już teraz rotacja taka... Tak, jeszcze fragnadem. No, to już jest koniec właściwie tej rundy. O! Czy Dudy tam wypestował? Ja tutaj chyba muszę wrócić do niego. Dudy da King! No, było blisko. Jak Kru zagrał teraz te dwie pestki, no. To jest to, że on zrobił swoje zadanie, ten Deagle opłacił się, nawet jeśli nie wygrał rundy, to i tak uszczuplił trochę chociaż finanse przeciwników, bo oni muszą kupić broń w rundzie kolejnej. Także no... Nie pozwalałem tej Delcie aż tak bardzo uciekać, ale no to już przewaga rośnie do dosyć poważnych rozmiarów. 5 rund, 5-0 to jest sporo. No i zobaczymy, czy będzie w stanie Supreme wyjść na prosto z tego, czy jeszcze odskoczyć trochę, bo na razie nawet rundy nie mogą zdobyć. Bardzo przemyślane ataki Delty, no i trzeba przyznać, że może można się w tym nie połapać chwilami. Nawet my mamy w stanie problemy w odczytaniu tak naprawdę zamiarów. No to jest właśnie to ogranie się teamowe, to jest takie doświadczenie, które stoi za Deltą. Takiej dosyć ciekawej adaptacyjnej taktyki, takiego zdecydowania, fejkowania, cały czas utrzymywania w niepewności przeciwnika. No to wyszło tym całkiem nieźle w tych pierwszych 5 rundach, ale w tej rundzie... No teraz szansa. Jest trochę inaczej. Tam kilka testek i już by tylko w trójkę grali Delciaki, ale no muszę uważać, myślę, że na pewno nie będzie tak...
dziwnie ustawiać, będzie tam się kryć, ale teraz atak, gdzie na moment będzie mam, są gracze Delty i Mef fraguje, tutaj jest Holly. Oj, Divinity tam troszeczkę skromił no. Tego zamiary, zbłaźnił się wręcz tam. To było chyba no scope. Na pewno. O, nie trafił Divinity. Oj, Sonamet, ale tam, ale tu teraz Trottle walczy Supreme, no i Trottle versus Divinity. Dobry flash. No i tam jest za tym boilerem. Nie trafił. No i granat. Oooo, jaki błąd! Przeliczył się. Nie. Trottle, taka szansa. 5-0 w Delty. Wiem, doskonale wiem, co chciał zrobić, ale to... Zły moment wybrał. To nie tak, on powinien... Zrobił dokładnie odwrotnie, niż to wykonał, czyli najpierw rzucić ten granat tam na tyły i dopiero wtedy zmienić na MK i spróbować ubić go przeciwnika, jeśli by uciekał, bo na pewno dostał info od teamu, że jest obity. No tam granat, tam na ten nawet jeśli, go, nawet jeśli by go na ślepo rzucił w którykolwiek róg, to już daje mu jakąś przewagę, że albo musi zadać tylko jeden strzał, albo przeciwnik jest po prostu w zupełnie innym miejscu. No ale cóż, nie udało się, 6-0. No my w szeregach Delty tutaj najlepiej sobie radzi ze strony Team Supreme Race'u. No, tam w większości graczy po 4 fragi. Paka podłożona na zamknięty, na małym BS-ie. Bardzo tutaj Delta ostrożnie szanuje tutaj. No ciekawa miejscówka. Ciekawa miejscówka, tego jeszcze nie widziałem, że tutaj właśnie w tej szczelinie między drzwiami. Divinity'ego. No, jest dużo takich, nie wiem, czy to bugi, czy to jakieś zamierzone takie konstrukcje w grze. Na razie dwójce też mamy takie szczeliny i to... Znaczy to akurat dodaje takich smaczków samej grze, to... nie wszystkie one są na pewno zamierzone, ale nie wszystkie zostaną na pewno zlikwidowane. Takie tips and tricks, tam nie wszyscy znają te tak, ustawienia. To jeszcze jest gra, której scena tak naprawdę dopiero się buduje. Znaczy, w której sam gameplay, sama meta gry się dopiero buduje, także... no tutaj będą na pewno pojawiać się różne dziwne rzeczy. Podejrzewam, że jeszcze przez... Jeszcze w niejednym turnieju nas drużyny zaskoczą jakimiś takimi cheezami, jakimiś takimi nietypowymi kompletnie zagraniami, może jakimiś podsadzeniami. Jakiś czas mieliśmy taką sytuację, że po prostu gracze wystosowali apel do organizatorów rozgrywek europejskich o zablokowanie możliwości wykrywania granatów. Tych zapalających. Tak jest, bo to wiadomo, takie kwestie taktyczne warunkuje. Ten granat. No, dla mnie to zdecydowanie niesłuszne, bo to akurat jest taka nowość w tej grze i zmusza właśnie do myślenia. Chociaż chwilami, no, skutecznie blokuje takie rozwiązania, które dało się forsować w 1-6. No, to zmienia taktykę. No, ja rozumiem poniekąd graczy, którzy chcieliby grać dalej w tego CS-a 1-6 i w ogóle nic nie zmieniać, no ale scena tutaj się... Valve tutaj trochę narzuca z góry, że to trzeba już przenieść na jakiś inny poziom, trzeba się zmienić tą platformę, no więc zmieniamy ją na CSGO, gdzie rozgrywka będzie trochę inna, no i trochę się muszą jednak ci starzy wiadacze CS-owi dopasować. Zostało nam Sonamet przy życiu, Sonamet 15 HP tutaj... Mimo tego jeszcze tam kolejny problem. Bo to jest ten pistolet. To jest to, że pistolet na bliskim dystansie czasami jeszcze zależy od sytuacji, ale często jest tak, że przeciwnik, który posiada karabin, ma mniejsze szanse przeżycia niż na krótkim dystansie, niż przeciwnik, który posiada pistolet, dlatego że pistolet jest o wiele, wiele, wiele celniejszy. Jeszcze szczególnie, gdzie tutaj można strzelać w ruchu. Także no tutaj... Myślę, że ten styl gry będzie się sporo jeszcze zmieniał. Delta 7-1 prowadzi. Jak na razie bez jakichś poważniejszych błędów na swoim koncie. Pewnie, no, tutaj nie ma co zarzucać graczom Team Supreme, że jakichś konsekwencji brakuje. Robią co mogą. Delta gra bardzo dobry mecz. No tak, no tutaj jest bardzo solidna gra ze strony Delty i tak naprawdę bardzo mało możliwości dają do gry swoim przeciwnikom. Także o! No tam
ten kilka pikseli wychwycił za tym samochodem i teraz powinien będzie brać na broń. Jest kolejny spray, tym razem nie sonamet, no i tam będą biec do niego. Dobry gnate, dobry gnate, ach! Chyba zbyt szeroko próbował to zagrać, zbyt odważnie. Na nich jeszcze. Zbyt odważnie, no generalnie mógł próbować właśnie tego ruszania się, chowania za ścianą, odwrócania się zaatakowania w przeciwnym kierunku właśnie do tego gracza, który go otacza, no wiedział, że jest tam, że jest tam trzech i pewnie go też słyszał, no ale to już taka kwestia jest do takiej decyzji, która jest podejmowana na gorąco w trakcie gry, tutaj to dyskutowania na ten temat nie ma zbyt wiele sensu. Jest eko, no i szybko tutaj ta runda nam spoczęła na jednym zawodniku zespołu Supreme, czyli Rejsu. Znaliśmy Rejsa, jest Rejsu, ma pistolet. A tutaj... No właśnie. Szkoda, myślałem, że uda mu się zabić. No i nie wie teraz zresztą, gdzie jest przeciwnik, ale chyba się domyśla, tak jakbym miał takie przeczucie. No tak, no idzie w tym smoku, w dobrym kierunku się obraca. Ja tak naprawdę sam już teraz nie wiem, w którym on miejscu stoi. Aha, w tym przejściu. Dobra, o! Jeszcze na plecach, no. Równie dobrze byłoby można tam... No już widziałem, że tam ktoś go gonił z kosą, ale widzę, że to jest chyba jakiś wyścig po gwiazdkę, tak? Nie wiem, wydawało mi się, że delty. To taki na bardzo wysokim poziomie pojedynek. Tutaj widzimy, że Delta nie daje większej szansy rywalowi. No to już się skończyły żarty tak naprawdę. Delta... Delta chce pewnie przejść. No to jest tak, że... w tych pierwszych rozgrywkach grupowych można grać na takim... No na 80% powiedzmy. Tutaj, gdy już przechodzimy do kolejnej fazy, no to trzeba trochę podkręcić tempo po to, żeby podkręcać je aż do momentu, w którym dojdziemy do finału, gdzie to musi być wszystko działać na 100% perfekcyjnie i nie można sobie pozwolić na taką ospałość, opieszałość, no bo to jednak będzie potem trudno się wbić ten lepszy rytm, w ten najlepszy rytm na finałach i na meczach z kolejnymi drużynami. No nie wiem, może za dużo wolnego pola dają gracze Team Supreme Delciakom i to jest jakimś tam problemem. No tak, słuszna uwaga, bo tutaj nie widziałem bardzo jeszcze jakiegoś... się poruszają. No tak, przy rundzie, w której ma pełne wyposażenie drużyna Supreme, nie widziałem jeszcze jakiejś takiej u nich zagrywki daleko w pole wyjścia, spróbowania ograniczenia ruchu przeciwnika. Nie, oni grają raczej bardzo defensywnie i ta defensywa im... No nie opłaca się zbytnio, bo Delta tutaj doskonale wyszukuje jakieś luki, obrzuca ich granatami, spycha ich na takie pozycje, z których dogodnie jest po prostu drużynie Delty zaatakować. No, egzekwuje ciągle tą samą taktykę, nie oszukujmy się, no a Supreme nic z tym nie robi tak naprawdę. Cały czas jest ten duży BS, cały czas tam podchodzą i kiedy tylko jakaś akcja się udaje na małym BS-ie, któremuś z zawodników, tam przeważnie Divinity chodzi, jeśli tam udaje im się coś zdziałać, to wtedy tam wchodzą. No a teraz, jak na przekór moim słowom, w ogóle zmieniam taktykę we dwóch. Dwójka podchodzi pod małego BS-a. Będą coś próbować. O! Widział chyba go po prawej stronie Divinity. Ach, ten X-Ray. Mając włączone na spektatorze tego X-Raya, czasami wydaje się, że zawodnik widzi przeciwnika, a tam tak naprawdę nic nie było widać. No dokładnie, śmiesznie to wygląda, no ale chyba się już większość widzów chce z głowy przyzwyczaić do tego X-Raya, bo gdyby go nie było, to tak naprawdę nigdy zarzutów żadnych nie miał. Znaczy X-Ray to jest ciekawe narzędzie, pomaga przynajmniej komentatorowi, pomaga... ładne wejście, ładnie to zrobili. Jest namet i taka jest na spółkę. Rozbili, no i 3 versus 3 jednak, teraz byli frag na drive'ie. No ale Supreme znowu runda eko, Dudy obity, Helu mało, aj, tam 75 HP. Nie zrobi zbyt wiele, ma Dudy AK, no ja bym już się wycofał z tym. No tak, on będzie zachowywany, teraz tylko Helu będzie próbował jeszcze coś ustrzelić, on tutaj nie ma nic do stracenia, po prostu wyczeka. A tymczasem... Reszta Delty próbuje tam dogonić uciekającego Dudiego. Helu, ach! Prosto w czoło. Jeszcze bym zdążył się odpowiednio tam ustawić i zabić go. A Dudi... No, Dudi chyba... zachowuje kałasza, także... Może nie sukces, ale przynajmniej mniejsza porażka w tej rundzie dla drużyny Supreme.
Delta 11, 11-1 prowadzi bardzo pewnie. Na razie wróć go troszkę. I tak naprawdę zgotany jestem tym wynikiem. Naprawdę, nigdy bym nie postawił, że aż tak dramatycznie może to wyglądać dla Teamu Supreme już od samego początku. No Delcie, Delcie bardzo dobrze się gra na tej mapie. To widać. Tak jest, bardzo dobrze są ograni z nią i widać to w każdym celu. Praktycznie wszystko jest opracowane tak jak trzeba. Może tam, nie wiem, nawet są jakieś czasy rzucania tych granatów, bo zawsze to wygląda bardzo dobrze zorganizowanie. Dobrze wrzucają sobie tam za rogi granaty, dobrze flashują, także tak jak mówię, dosyć krótko trzymają swoich przeciwników. No i to jak na razie opłaca mi się bardzo dobrze, 11-1, także jeśli wygram tutaj jeszcze jedną bądź dwie rundy, to Supreme mam bardzo, bardzo nikłe szanse na zrobienie czegokolwiek po przeciwnej stronie, bo jeśli wygrana Delta pistoletówkę, to tak naprawdę już jest koniec tej mapy i możemy spokojnie przenieść się do kolejnej. No i zobaczymy, może teraz, może to ten moment, gdzie Supreme w końcu tą drugą rundę wygra, to dalej będzie jednak duża przewaga rywala, ale od czegoś trzeba jednak zacząć. Zobaczymy, czy teraz coś z tego może wyjść. Jest to mi tutaj biegnie z łącznika i tam gdzieś przy respawnie drużyny antyterrorystów czekają właśnie przeciwnicy. Jest Holly, tutaj lepiej się ustawił. Czeka też Sonamed, no i zobaczymy, może to ten moment. No Sonamed miał full HP, nie zmienił pozycję, ale generalnie to jest bardzo ciężka sytuacja dla Rajsa i Hela, dlatego że Sonamed ma full HP, on stoi w takim miejscu, że widzi oba... Ogólnie przez ten filar bardzo ciężko zabić jest. Tak, generalnie może się cały czas chować za filarem, przez którego nic nie przechodzi i ma dobrą pozycję do osłony, a CT pozbyli się chyba wszystkich granatów, zostało tylko jeden flash, także... Zwróćcie do 1-12. Jednego, no niestety tylko jedno oczko. Póki co na koncie Teamu Supreme, no Delta się bardzo rozszalała. Mają jeszcze dwie mapy. No zobaczymy, może już nieraz bywało tak, że takie naprawdę kolosalne wręcz wyniki na mapie numer 1, a potem no wręcz sytuacja nam się obraca o 180 stopni. No tak, to są takie preferencje drużyn, niektóre mają ograne mapy lepiej, niektóre gorzej. Oj! Helu! I świetnie się ustawił się właśnie o tej prawej strony, tam od której podchodził nieszczęsny Sonamed, dostał prosto po głowie. Ładna obrona ze strony drużyny Supreme, ale znowu brak tej rotacji, brak tego ustawienia, próby ograniczenia pola, obrzucania jakimiś fleszami, wpuścili po prostu przeciwników. No i zostaje nam tylko teraz Divinity, zobaczymy co z tego wyjdzie za chwileczkę. W kierunku Rajsa. Holly, jednak. Druga runda na konto Team Supreme. 12-2. Dwie rundki do końca. I zmieniamy mapę, nie wiem na jaką. Masz może jakieś info? Nie wiadomo. Zaraz zapytamy. Wiadomo, może będzie train po raz kolejny. Albo Dust. Chętnie bym zobaczyłbym Dusta. No, dzisiaj naglądałem się całej masy trainów. No nie wiem, czemu tak to akurat wyszło, czy przy odrzucaniu, czy akurat najlepiej jest zespołom się przygotować właśnie pod tą mapę. Ładnie agresywnie Divinity razem z kolegami tutaj dobrze podrzucone właśnie prosto pod nogi z ataków flesze. No i znów wejście na ten gór, na ten duży PS. Jest. Po raz kolejny wejście takie obkupione bardzo małymi stratami. Och, przepięknie teraz Divinity. No i to jest runda ewidentnie przegrana dla Supreme. Nie wiem, czy Rajsa będzie próbował zachowywać, czy będzie coś jeszcze próbował robić. Dobrze wrzucony flash, o. No ale Mef jednak go wyręczył i... Mef był szybszy, to był wyścig po fragi. Terroryści no i ten wyścig po fragi kończy się wynikiem pierwszej połowie 13-2, więc no tutaj będzie ciężko już Delcie ten mecz wróci tą GH. Mapę przegrać. Good half. GH, zmiana stron. To właściwie jedna runda potrzebna do zwycięstwa. No pistoletówka no tutaj zaważy, czy ten mecz skończy się, kończy to pierwszą mapę szybciej czy później. A to już tutaj wątpię, żeby Divinity...
My Destiny Supreme było w stanie cokolwiek zdziałać. O, jeszcze obrzucani granatami podczas próby podejścia pod małego BS-a. No nie wiem, dla mnie to już jest koniec. No terroryści, zobaczymy jak są ustawieni, tak się zastanawiam, może coś wymyślili teraz. No, bardzo ostrożnie, na bananie dwóch graczy, tutaj Turtle już dobiega z bombą, tam próbują ściemnić Holy Race'u, no i zobaczymy, czy uda się na drugi tempo zaatakować BS, mam, ale teraz Divinity jakby już wiedział, że tam jego rywal będzie, no zawsze się sprawdza, to też jest nowość, nie było tego wcześniej, takiego zagłębienia jakby, nie, zabudowania nie, tego Hitlerem. Tego wcześniej nie było, a tutaj to było w sosie, ale... Dobrze zagrali gracze z Delty, no bo zobaczyli, że przeciwnicy atakują z drugiej strony, więc wypchnęli, spróbowali wypchnąć tutaj z tego tunelu. Oczywiście Divinity ich zaatakował i to bezproblemowo skończyło się zwycięstwem w tej rundzie. No i to jest właściwie już koniec, tak jak mówiłem, no teraz zmuszoni terroryści do grania, no rzucania wszystkiego na ostatnią kartę, tak naprawdę już kupują to co mogą i znowu granaty. Dobrze rzucone i spójrz jak mocno obici są zawodnicy drużyny Tero i oj, to była rzeźnia na bananie. Wszyscy giną. No i mamy rundę 15, 12. Na mapę teraz. 15 do 2. Map point. P90. No i tutaj niewiele pieniędzy chyba się zostało dla drużyny Supreme w tej rundzie. No i znowu tutaj na jedną kartę wszystko stawia, Team Supreme będą chcieli ściemniać, a jednak troszeczkę spowolnili ten atak. No, już Divinity tam sfragował. Tutaj leży smoke, jak się tam spryje, na pewno by jeszcze bardziej tam przeszkodziły w walce graczom My Destiny Supreme. W pochyli mamy trzech graczy. Spójrz jak wygląda obrona ze strony Benku, gdzie wychodzi dwóch zawodników na środek, a nie jak w drużynie Supreme jeden zawodnik, czasami nawet nikt, po prostu dalej wpuszczali przeciwników. No tutaj jest ewidentnie inny styl gry. Supreme byli praktycznie ciągle zagnieżdżeni w bombsidach, więc tam ciężko było się poszukiwać jakichś bardziej agresywnych, tam agresywniejszego okrycia. A widzieliśmy co widzieliśmy. A dało nam to tylko dwie rundy, nie wiem. Tak jakby sobie Supreme tą mapę odpuściło, bo wydaje mi się, że mogli no, grać lepiej. Pomysłu, no nie mieli pomysłu, nie mieli wyczucia chyba w tej mapie. I teraz... No Helu tutaj raczej będzie... Dobrze. Jeszcze walczą, nie poddają się. Ma 100 HP Helu. Zobaczymy, czy spożytkuje to jakoś. Tutaj na wolku jest myf. No i nie mógł tego już przewidzieć jednak. To jest to, że cały czas... W jakiś dziwny dla mnie niezrozumiały sposób, że próbują rzucać te granaty, odbijać jakoś jest świętek jak w 1-6. I jakoś agresywnie wchodzić, gdzie ten flash leci, a on wchodzi w miejsce, w którego jeszcze nawet nie sprawdził i nie wie, czy tam jest przeciwnik, takie... No, nie podobało mi się, takie dosyć nieciekawe. Kolejna mapa, tak? Czekamy. A wyszli z serwera. Pewnie jakaś przerwa na fajkę. Ja idę dowiedzieć się, co tam się dzieje. Okay. Za chwilę wracam. Masz pozdrowienia. Od menadżera Delty. No też pozdrow. Chyba wiem, o kogo chodzi. Co? Kamera? Jaka? Gdzie? No dobra. Czyli kochani, teraz będziemy dochodzić, że mamy trzy mapy w tym meczu. System Best of 3 czy Best of 1. Jest to druga faza grupowa, więc ten system mógł już ulec zmianie. Za chwileczkę się dowiemy prawdopodobnie, jak to teraz wygląda, więc wracam dosłownie za moment. A oczywiście naszej antenie meczy BenQueenDeltaSports.com versus My Destiny Team Supreme.
G-Date. Award-winning quality. Made in Germany. Permanent malware detection rates of over 99%. That is unparalleled throughout the world. Top protection in the background. You work, we protect. In the office and on the go. Maximum security. Extremely easy to use. G-Data.
jednak... Po co spać? Gram systemem Best of One, również drugą fazę grupową, więc już szybko się tutaj przenosimy. Żeby tylko, żeby to jeszcze warzywa były. A na serwerze już Game Agents versus Ares Team. Chyba tak. Więc drużyna Ares... Oj, co się stało? Gdzieś sprzeczki. Nie, ktoś chyba zasłabł. Tak? Kto to? Zaduśmy go! Dobra, wracając do meczu. SLQ, Kruvian i Karizuana, Necro i Ernbar w zespole. Ares Team, za to Game Agents to Rudex, Moral Lewy, Luker i Skater. Oba te zespoły nic mi nie mówią, więc będziemy tak w ciemno pewnie typować, obserwując tutaj samą rozgrywkę i będziemy mogli stwierdzić, jak się ma jeden zespół do drugiego, od kogo się możemy czego spodziewać, więc zaczynamy. Póki co 3-0 dla Ares Team i chłopaki powoli tutaj próbują chyba ściemić banan, bo raczej nie będą go atakować. Jest tutaj Kruvian. Szybki atak tutaj wleci w bombside'zie. Małym ciągle niewyjaśniona sytuacja. Ciągle jest tam za boilerem antyterrorysta. Ten smoke tutaj troszeczkę namieszał, żeby smoke poleciało. Jest pierwszy frag od Ikarizuana. Teraz kolejny frag, no już w trójkę tylko muszą sobie radzić gracze Game Agents. W dwójkę. Morelozo będzie odbijać od respawnu CT. Skater tak samo, więc zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie, czy chłopaki będą mieli jakieś aspiracje. Wypadek. Ma tutaj troszkę zamieszania wokół nas, że wokół nas, daleko naszego obozu, tam pewna osoba zasłabła, ale chyba wszystko już jest z nią dobrze. Tam chyba karetka była wezwana, więc... Tak, no wysłali karetkę, także... Środki bezpieczeństwa. Ares Mix. Długo sobie przyjedzie. No, co się dzieje na serwerze? Na razie nie mam takiego poglądu już wyrobionego odnośnie zespołu, a tutaj wiem za to, że gracze Game Agents przy Monach jako będą grali agresywnie, ale póki co to się nie sprawdza. Tutaj już Skater na środku zabity. Oj, Krowena trochę obił. No, troszkę tam oberwał, ale chyba nic znacznego. Jest teraz Kruvian 3 versus 5. Necro też fraguje, no tutaj pochowani gracze Game Agents, jest Luker tutaj. No tu wstyd raczej jest w kupie siła, oni powinni się bardziej skupić albo szukać jakichś takich miejscówek nietypowych. Jak na razie chyba trochę zbyt ofensywnie Luker grają. Będzie grał na flaga, no ale jednak oj, bania. Nie będzie. Jest, ale teraz Peskę posłał w plecy Morelzo i raczej on już sobie odpuści, tak, będzie to broń zachowywać. Jest zafa. A jeszcze AWP tam zebrał, więc no jeszcze nieźle, lepszy nieźle. W tej rundzie. Nieźle, nieźle zebrał AWP, także spory łup dla teamu. Zobaczymy, czy sam tą snajperkę zagra, czy może komuś ją rzuci. Czy zespół Game Agents ma jakiegoś... Jeżeli nawet nikt do niego nie idzie, także może siedzieć spokojnie sobie w tej dziupli. No teraz z tym AWP by się jakiś rasowy snajper przydał, żeby w końcu jedną rundę ugrać. No może spróbują coś teraz właśnie, jeśli mają snajperkę. No tak, to reszta teamu kupuje bronię. A nie, jednak rzuca tą snajperkę i... Komu ją oddało, oddał ją lewemu. Chyba tak. Tak jest, oddał ją lewemu. A lewy pewnie pójdzie, z tego co widziałem, chodził na... No lewy na środku, zobaczymy, czy tutaj jakiegoś fraga będzie w stanie urwać, no... Oj! Jeszcze nie teraz. Oj, jeszcze dostał prosto pod nogi zapalający granat. No my tutaj chyba nie doczekamy się
żadnej spektakularnej akcji tam na upside'zie. Dużo mamy na upside'zie, mamy jak najbardziej teraz złożony atak na bombside mały właśnie przy respawnie CT więcej osób, no i póki co to tam osoby sobie dopiero jeszcze w bombside'zie, tam krzyżowo to bronione jest frag of Necro, wreszcie można powiedzieć, 3 vs 4 w przewadze antyterroryści, teraz ryzykownie wchodzą, teraz... Oj, błąd! To był błąd ewidentny. Nieprzemyślenie. No tak, nie powinien tak wchodzić z paką od razu, szczególnie, że tam nikt nie patrzył się z jego kolegów w tamtą stronę. Także, no kosztowało ich to na pewno sporo, nie wiem czy rundę, bo to jeszcze runda się nie skończyła, ale na pewno bardzo dużo i teraz muszą się męczyć, aby wyciągnąć dalej tą grę. Oj, pięknie! Ładnie zagrali, co? Krzyżowy atak. No i się opłacił, jest pierwsze oczko na konto Game Agents. No i teraz jestem ciekawy, czy Game Agents pociągnie do końca to, ten wynik, czy jednak ta jedna runda to będzie jakiś jednorazowy wybryk i dalej prym wieść będzie Ares Mix. Terroryści porzucani po mapie, terroryści również, ale to Necro jako pierwszy farmuje. No Necro. Tutaj dosyć mocno spróbował wyjść właśnie na tutaj mamy podejść pod duży. Przy Lordzie i tam będą atakować prawdopodobnie, tutaj tylko Necro. Jak odmienię tutaj, wybieg zupełnie gdzie indziej, próbuje przez te smoki zabijać i teraz... O, ładnie. Wreszcie się udało. Tak, to była bardzo dobre zagranie właśnie narzuconego w jego kierunku flasha, po prostu poszedł w kierunku, z którego ten flash poleciał, wybuchł mu za plecami i... No, po prostu tutaj, czekał na zawodnika. Tak, myślał, został sfleszowany i to usłyszał przeciwnik, także... Versus 3, mamy już bombę na bombsite małym, zobaczymy czy będzie w stanie Game Agents znów coś pokazać od siebie. Jest tutaj Krowian, dobry spray, i drugi headshot też będzie, trzeci, tak jest, może nie headshot, ale trzeci frag dla tego zawodnika, no tutaj wszelkich wątpliwości pozbawił drużynę przeciwnika. No i cóż, 6-1 dla Ares Mix. Dobry atak na małego BS-a, szybkie przejęcie, no i mieli szansę jeszcze Game Agents to odbić, ale na pewno nie w taki sposób, jak zrobili to teraz, czyli bieganie jeden za drugim prosto pod strzelającego. Oj, źle rzucony granat. Trefny granat teraz od Krowiana, no ale kilka razy, niezamierzony. Tak, no już kilka razy na tym, który nie widziałem właśnie tak rzucony. Ależ teraz! Ale tam, Ejko, ładnie to wyglądało, gdyby jeszcze ten drugi frag wpadł, no, ale niestety. To nie jest 1-6, właśnie to nie jest to full auto. Zbyt wysoki. Tak, to tam już jest bardzo ciężko trafić przy tym maksymalnym rozrzucie. Szczególnie z tych długich karabinów, gdzie tam z SMG jeszcze można łatwo trafić. W miarę to już przy długich karabinach jest naprawdę trudno. No i mamy 2 versus 2, sytuacja wyrównana. Tyle, że Rudex tutaj niewiele punktów życia ma. Oj! Jest Morelzo w dużym piachu. Tutaj nie wiem za bardzo, gdzie jest Ernbar, a tam Rudex, no teraz... Dobra obrona. Troszkę szczęścia, troszkę dobrego ustawienia i taktyki zadziałało, 6-2 dla Ares Mix. No tak, niefortunnie Kroven się odwrócił w przeciwnym... Odwrócił się w stronę BS-a, tam na dole w tym piachu siedział właśnie jeden z terrorystów, no i... No niefortunnie się to dla nich potoczyło, stracili rundę. No i to jest szansa dla Game Agents, żeby dalej coś próbować ukrywać. Ares Mix atakuje zamkniętego małego BS-a i to jest no atak jak na razie całkiem skuteczny, bo już wbili się na BS-a, a tutaj mają sporą przewagę liczebną. Będę próbować podłożyć pakę i to jest no i jest na to szansa zdecydowanie, ale teraz Rudex dostaje peskę wręcz od Necro. No i zobaczymy, czy ten BS będzie odbity. Na razie na to wszystko wskazuje. Szukali tam SL K i znalazł właśnie Skater. Będzie runda numer 3, no i chyba Game Agents mam wrażenie, że się obudziło. Na to czekaliśmy na pewno. No, wyczuli swoich przeciwników. Teraz już
sam pojedynek też pewnie zyska na widowisku. Będzie jakiś element zaskoczenia, nie będziemy do końca wiedzieli, kto może rundę wygrać. Teraz nie wiem, czy po naszej interwencji w pewnym sensie tutaj gracze wzięli się w garść, czy może po prostu taki zwrot pewnych zdarzeń zadziałał. To jednak musieli przegrać te parę rund, żeby coś wyciągnąć, jakieś wnioski. Wyciągnęli je chyba poprawnie, bo zmienili trochę ustawienie Game Agents. No terroryści bardzo często są tutaj zaskakiwani tymi ustawieniami przeciwnika. Ale na przykład nie rozumiem teraz tego, trochę zbyt szybko się chyba wycofał z tych pokoi. Dobrze, to było akurat taktycznie dobrze rozegrane, dlatego że wiedzieli, że tutaj dwóch idzie, albo przynajmniej dwóch idzie bananem, także to było rozsądne akurat wycofanie się danie pola wejścia. Teraz na bananie chyba gorąco się zrobiło, przynajmniej tam pewnie na serwerze głosowym graczy Game Agents, może to trochę zmylić. No właśnie, Morelzo się wraca, dokładnie tak to zadziałało. No i teraz terroryści mogą ten moment wykorzystać, ale jeszcze tak się nie dzieje. Jeszcze chłopaki tam zwlekają z tym odwrotem na bombsite, a gdzie na pewno nie ma dostatecznie dobrze bronionego bombsite. Oj, skater wychodzi tym tunelem prosto pod Necro. Jest Ikari Joanna. No i tutaj frag, ale niewiele ma punktów życia, wycofują się teraz mądrze. Tak, jeszcze będzie zachowywana broń. Ale tutaj na blisko będzie antyterrorysta, no i trzeba uważać, na drugim środku. Nie, to nie będzie safe, to jest... Oj! Lewy. Egzekucja, by lewy. Myślałem, że będą próbować zachowywać broń, nie po prostu próbowali zaatakować drugiego BS-a. Lewy, bardzo sprytnie ustawiony. Wiedzieli, że mają bardzo... Same dobre skróty w tej rundzie, już mieliśmy tam przez... On specjalnie się ustawił w taki sposób, bo wiedział, że czasu przeciwnicy mają mało i w tamtym miejscu no muszą przebiec, jeśli chcą zdążyć w jakikolwiek sposób podłożyć pakę na przeciwnym BS-ie, no i to jest... Sami siebie wpędzili w taką... Aresmix sam siebie wpędził w taką dziwną sytuację, gdzie musieli grać nie pod swoje dyktando. No i czasem definitywnie im to nie wyszło. W prawym rogu czasem włączę, ale czasami. A my tutaj mamy rundę po wykonaniu Ares Mix, więc może być ciężko, chociaż teraz frag za frag tutaj nie daje łatwo za wygraną. Jeszcze Ikari Joanna podnosi AK, ale no nic z nim nie zrobi jednak tutaj dobrze. Skater był ustawiony, no i muszę sobie dalej z pistoletami tylko radzić. Na tym obszarze małem, gdzie coś się jednak dzieje. Nie ma takich szybkich tutaj śmierci, ale jednak koniec końców Rudex tutaj z Lukerem są ładnie z całą sytuacją poradzili. No jeśli się już bije na BS-a na Echo, to na pewno tak nie można robić tak, że zatrzymujesz się z broniami i próbujesz tam jednego przeciwnika wystrzelać gdzieś tam po rogach. Musisz go po prostu obejść i musisz go zabić, bo jeśli nie, no to właśnie stanie się to, co teraz się wydarzyło, czyli rotacja antyterrorystów z drugiego BS-a, gdzie zachodzą po prostu i zamykają w kleszczach biednych terrorystów tylko wyłącznie z pistoletami. Jak się skończyło. Wydawało mi się, że dużo graczy CT jest na bombsite. Nie, wydawało mi się tylko. Jest Luker i Rudex na bombsite, mam jak zwykle. To jest całe krycie. Widzę, że tutaj nie ma żadnych zmian. Lewy i Morezo na bombsite dużym. Tam skater gdzieś się zawsze ucieka. Nie wiem, może on jest takim graczem, który ma grać agresywnie w zespole. On jest takim spotterem, on tam sobie chodzi, rozgląda się, wygląda, zmienia cały czas pozycję. On się porusza między lewym a Morelzo. I on to jest taki gracz właśnie w biegu, taki środkowy pomocnik. Tak, to on gra na środku pola, on tam wygląda, sprawdza, co się dzieje. Daje info. No, Morelzo i ta druga osoba broniąca przy nim, bombsite duży, ma taki jakby feedback z tego, co się dzieje na mapie od niego. Bo... No tak, no właśnie o to chodzi, że bardzo, bardzo, bardzo dużym czynnikiem w Counter-Strike'u jest nie tyle wizja, co po prostu wiedza, gdzie są przeciwnicy. Teraz Erdbar biegł, po prostu zabił tam, to chwilę po prostu trwało, mniej niż 2 sekundy. No i on tutaj... Już 2 fragi na jego koncie. O, skakują terroryści na planta, podkładają pakę. Oj, źle! Źle to Erdbar rozegrał teraz. Jeden frag, ale z drugiej strony już był. Kleszczy, jak nie z jednej, to z drugiej. Ale dzielnie walczył. Trochę tam Erdbar głupia śmierci mógł tam jeszcze pomóc. A my mamy remis, 6-6. 6-6, dobrze to.
Game Agents rozgrywają mądrze, dostosowali swoją taktykę do przeciwników i doprowadzili do wyrów, no, do remisu, jak na razie punktowego. Także cały czas są w grze na tej mapie, cały czas mogą dużo zrobić. Znałem się, jak tam jest z funduszami, bo RS Mix teraz w taką stagnację jakby popadło ciągle tutaj. Możemy to sprawdzić oczywiście na tabeli. A no tak. To też pewne udogodnienie, jeżeli chodzi o samą grę. No tak, no Morels jest tutaj strasznie bogaty, tak samo jak... kto to jest? Całej drużynie mógłby rzucić. Square. Luka. A terroryści mają bardzo mało kasy. Bardzo, bardzo mało kasy i tak naprawdę jeśli tą rundę przegrałem, to będzie dla nich eko. Podejrzewam, bądź granie SMG i jakaś próba może jakiejś agresywniejszej zagrywki. No i się też zastanawiam, czy tutaj dalej Game Agents będzie SQLOI dobrze radzić. SLQ. A Skater! Czemu tego nie widzieliśmy? Trzy fragi! Jeszcze nie zginął teraz. Cześć. Do którego już... Paweł mówił? Pewnie do nas obu. Nie zastanawiałem się nawet, czy do mnie mówił, czy do ciebie. Okej. Okay. Krowian 2 HP, tam gdzieś na dywanach ciągle jest. Nie może zbyt wiele tutaj zrobić. Schodzi na dół, a tutaj nikogo nie ma. Może uda się teraz... Rozwinął się... ale bomba zawsze będzie. Wygrać będzie to ciężko, ale będą na pewno pieniądze. Tak, to są pieniądze. Darmowa forsa dla terrorystów i to świetnie wykorzystuje Krowen. No i tutaj też nie zawsze się sprawdza tą miejscówkę, więc może akurat będzie miał trochę szczęścia i kto wie, nawet czwórka... No czeka, musi czekać. Graczy, nie da rady. Zresztą Skater też wyczekuje chyba na kolegów z drużyny. Nikt jeszcze nie sprawdzi tej miejscówki. No nikt dalej. Nie sprawdził. I jest jeden frag, no i coraz mniej czasu, dopiero teraz Skater! Pytanie, czy jest wystarczająco czasu, żeby... I Skater strzelił Ace'a w tej rundzie. 5 fragów. Ładnie. Ładnie. Rozbroili pakę, ale to nie zmienia faktu, że uszczuplił stan liczbowy antyterrorystów o 1 nasz dzielny wojownik, Krowen, z 2 HP. I jeszcze podłożył pakę. Sporo kasy zrobili terroryści. Dalej są w grze, dalej mogą grać kałasze, dalej mogą grać bronie, więc... całkiem nieźle to wygląda. No cóż, teraz... Game Agents chyba trochę na własną prośbę tak dziwnie pobiegli w poszukiwaniu tego ostatniego zaginionego fraga. Dopiero odnaleźli się po pierwszym tam fragu, gdy tak. Jeszcze była rozbrojona bomba. Więc tak na gorącym uczynku wręcz. Nie przyłapany ten gracz. Tutaj Morezo wie, że przepuścił na dywanach gracza do żaluzji, więc trzeba tam uważać. Może być taki atak jednocześnie z żaluzji i ze środka, ale póki co nie znosi się na to, bo dobrze tutaj Skater wyjmuje na daleko przeciwników i to zdecydowanie się sprawdza. Nie ma tutaj takiego bezpośredniego krycia, tylko bardziej na dystans i tutaj akurat to popłaca zdecydowanie. No tak, mając długie karabiny, to trzeba grać na takim półdystansie, nie można zbyt blisko podchodzić, no bo to się nie opłaca. Nie opłaca się z tego względu, że full auto seria bardzo, bardzo szeroko się rozchodzi. Tutaj jeśli przeciwnik gra, no właśnie, te krótkie karabiny, to one na